Cześć, cześć, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii live'u. Dzisiaj mamy taki odcinek wyjątkowy, dlatego że zaprosiłam tutaj trzy kobiety sukcesu z naszego zespołu, które opowiedzą swoją historię, jak one zaczynały, w jaki sposób trafiły do naszego zespołu, jakie miały przeszkody po drodze i też podadzą Wam kilka takich rad na przyszłość, takie, które one zastosowały, które pomogły właśnie im w osiągnięciu sukcesu. To są trzy kobiety z różnych środowisk, z różnych części Europy, można powiedzieć, bo mamy tutaj Basię i Justynę z Niemiec oraz Ewelinę z Gdańska. Powiedzą Wam, jak tutaj właśnie w naszym zespole odniosły sukcesy. Za chwilę im włączę głos, ale na chwilkę tutaj się przełączę na naszą prezentację, żeby mogła Wam pokazać troszeczkę tutaj więcej, jakim jesteśmy zespołem i już za chwilę slajdy powinny być u Was widoczne. Ja tutaj tylko jeszcze przełączę się na podgląd na moim telefonie, żebym zobaczyła, czy na pewno tutaj wszystko działa, więc dawajcie znać, czy jest wszystko ok i bardzo Was proszę, żebyście udostępnili tą też transmisję u siebie na tablicy, tak żeby więcej osób mogło nas zobaczyć, żebyśmy mogli dotrzeć z tym do większego grona widzów, bo wiemy, że Facebook ogranicza wszystkie powiadomienia, a chcemy, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać z tej wiedzy, mogło się zainspirować tą historią i coś zmienić w swoim życiu, oczywiście na lepsze. O, tutaj już widzę, jest 12 udostępnień. Dziękuję, dziękuję za wszystkie właśnie lajki, serduszka. Ja tutaj też już udostępniam na swojej tablicy, tak żeby też moi znajomi mogli sobie przyjść. OK, więc tutaj jest wszystko, wszystko jest OK. No więc tak, ja nazywam się Kasia Marciniuk, jestem założycielem marki Infinity Network, czyli właśnie miejsca, w którym się znajdujecie. I dzisiejszy live będzie dotyczyć właśnie historii, sukcesów osób w naszym zespole. Akurat będą tutaj się wypowiadały trzy przepiękne dziewczyny z naszego zespołu. Jeżeli chodzi o nasz team Infinity Network, to jesteśmy grupą ludzi pozytywnie nastawionych. Głównie tutaj są osoby młode, ale są też młodsze. I jesteśmy, tak jak powiedziałam, z całej Europy. Mam nadzieję, że już niedługo ze świata, dlatego że w naszym zespole są osoby z Niemiec, z Holandii, z Polski, z Czech, z Wielkiej Brytanii i jeszcze z kilku innych krajów. Mamy tutaj zamiar to poszerzać coraz, coraz mocniej. I w naszym zespole osoby, tak jak powiedziałam, są pozytywnie nastawione, osoby, które są pełne energii, które będą Was wspierać. Naszą misją jest to, aby pomóc jak największej liczbie osób w rozwijaniu swoich talentów, swojej przedsiębiorczości, w osiągnięciu dochodu pasywnego, czyli takiego dochodu, który będzie generowany pomimo tego, że już w pewnym momencie nie pracujemy, a pieniądze będą nam wpływać na konto. To jest taki główny cel wielu osób w naszym zespole. No i też dążymy do tego, aby spełniać nasze marzenia szybciej. I znajdziecie nas na różnych kanałach social media, na Facebooku, bo tutaj akurat jestem live. Mamy też swój kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie ponad 50 godzin darmowej wiedzy, z której możecie sobie dowolnie korzystać, oraz też jesteśmy na Instagramie, gdzie możecie śledzić kilka razy w tygodniu nasze relacje, praktycznie codziennie coś tam publikujemy, więc zachęcamy do obserwacji po wpisywaniu Infinity Network, powinniście nas tutaj znaleźć. No i tutaj oddaję głos Basi, która będzie tutaj pierwsza mówić o sobie. I Basia w naszym zespole jest od chyba półtora roku, bardzo fajnie się rozwija, jest młodą mamą i ja bardzo cenię Basię za to, że jest osobą, która jest bardzo dokładna, jest też bardzo systematyczna i jest osobą z ogromną, ogromną pokorą i nigdy się nie kłóci, zawsze przyjmuje wszystkie rady do siebie, analizuje, zastanawia się, dlaczego jej coś nie wychodzi, nie krytykuje, tylko szuka błędów i stara się je naprawiać. I też bardzo fajnie prowadzi swoje kanały w mediach społecznościowych, więc zachęcam, żebyście sobie zaobserwowali Basię na Instagramie, zobaczyli, co tam u siebie publikuje. Więc Basiu, powiedz tutaj już oddaję Ci głos, więc zaczynaj. Witam wszystkich, nazywam się Barbara Zaręba, mam 31 lat, z wykształcenia jestem pracownikiem socjalnym i pedagogiem. Tak jak Kasia wspomniała, na co dzień mieszkam w Niemczech i stąd też buduję grupę. Jestem mamą, mam 4-letniego syna Nikodema, więc łączę i budowę grupę właśnie z wychowaniem też swojego syna. I moim takim pierwszym powodem, dla którego ja zdecydowałam się, dlaczego ja dołączyłam do zespołu właśnie Infinity Network, to chyba jak dla większości na początku chęć do robienia do domowego budżetu. Teraz moim takim już od jakiegoś czasu celem jest właśnie możliwość osiągnięcia tutaj dochodu pasywnego. I bardzo też na początku podobała mi się, i w sumie dalej mi się podoba, opcja tego ciągłego rozwoju osobistego.
Ja, jak dołączyłam do zespołu, należałam do osób bardzo nieśmiałych. Ja w ogóle wielu rzeczy się bałam. Miałam bardzo dużo takich swoich barier wewnętrznych i bałam się, że tak powiem, wyjść z tej strefy komfortu, ale że też bardzo mi zależało na zmianach, to i że wiedziałam też, że zespół ten może mi dać właśnie bardzo wiele pod kątem rozwoju osobistego, to też właśnie zdecydowałam się, też jeden z powodów, dla których zdecydowałam się dołączyć do zespołu i tutaj właśnie też nawet w porównaniu z wcześniejszymi moimi gdzieś tam wypowiedziami, to rozwój osobisty bardzo mocno wzrósł. No i moje początki w ogóle w zespole nie należały jakieś tam do bardzo łatwych, raczej do trudniejszych. Tutaj też chcę się skoncentrować na tym, że w momencie, kiedy ja dołączyłam do zespołu, ja mieszkałam już w Niemczech, z tym, że mieszkałam tu krótko, więc ja tak naprawdę nie znałam tu nikogo. I mi oprócz budowy grupy bardzo zależało też na takich swoich osobistych punktach i bardzo chciałam zbierać osobiste punkty, bo z tym też wiązała się dodatkowe wiązały się korzyści. No więc mówię, to była taka trudność, bo mówię, nie znam nikogo i teraz co dalej? Mamy na tyle fajnie przygotowany system pracy, że ja się tego po prostu nauczyłam. Dzisiaj jestem osobą, która potrafi zebrać 300 punktów, w sumie nawet 400, bo łącznie z mężem, mój mąż też działa, więc tutaj te punkty da się nauczyć też jak najbardziej zbierać. Ale tak jak już wspomniałam, najbardziej skupiam się na budowie grupy, bo z budowy grupy tutaj mam najwięcej właśnie korzyści. I takim też właśnie kolejnym powodem jest poznawanie nowych ludzi i właśnie dzięki zespołowi też nie tylko poznaję osoby właśnie przez, nie wiem, wideorozmowy, bo tak głównie działam, ale też poznaję osoby tutaj. Mam więcej odwagi do tego, żeby wyjść po prostu do ludzi, żeby, no po prostu nabrałam tej pewności siebie i jest mi łatwiej w ogóle w życiu, więc mówię, ten rozwój osobisty, poznawanie ludzi to też wszystko ładnie się łączy. No i taki jeden z najważniejszych powodów, dla których ja tu jestem, to jest przekazanie biznesu dziecku. Ja w ogóle biznes ten buduję z myślą właśnie o nim i wiem, że ktoś może powiedzieć, że dziecko nie potrzebuje rzeczy materialnych, że dziecko nie potrzebuje drogich zabawek i jak najbardziej ja się z tym zgodzę. Są wartości, które są cenniejsze niż pieniądze, to są takie najważniejsze wartości, ale jestem też zdania, że tutaj właśnie nie chodzi o to, żeby dziecku kupować jak najwięcej, tylko o to, żeby stworzyć mu możliwości do rozwoju. Czyli chociażby to, że nie wiem, chcecie jechać gdzieś na wakacje, wiecie, że na przykład na ten moment nie stać was na to, mając właśnie dochód pasywny, mając możliwości takie, jakie stwarza właśnie ten biznes, wy po prostu zastanawiacie się tylko nad tym, gdzie chcecie jechać i dajecie dziecku możliwość doświadczania. Jakby nie było, podróże kształcą, więc to jest też jeden z właśnie z moich powodów, żeby właśnie dziecko moje doświadczało, żeby nie tylko wiedziało o czymś z książki, ale żeby też mogło doświadczać. Ponadto też zależy mi na tym, by Nikodem w przyszłości, jak będzie miał swoje pasje, to chciałabym, żeby on je po prostu realizował, żeby on się mógł po prostu realizować, żeby nie było takiej sytuacji, że ja nie wykorzystałam jego potencjału. Ja pochodzę z biedniejszej rodziny i ja na przykład, moich rodziców nie było stać na to, żebym ja mogła zrealizować jakieś swoje pasje, żebym mogła się, nie wiem, rozwijać w tym, w czym czuję się najlepiej. Ja nie mam o to żalu do rodziców, ale też nie chciałabym właśnie takiej sytuacji dla swojego syna i chciałabym właśnie dać mu te możliwości, dać mu możliwość wyborów, pasji i żeby było mnie po prostu też na to stać. I jedną z takich... O, tutaj właśnie jest na slajdzie widoczny mój Nikodem. I tak, jedną z takich moich barier, które miałam na samym początku, kiedy dołączyłam do zespołu i myślę, jak chyba dla większości mam, to jest to, czy pogodzę właśnie dodatkowe zajęcie z wychowaniem Nikodema. Dla mnie już od momentu, kiedy w ogóle zaszłam w ciążę, kiedy już wiedziałam, że Nikodem będzie, dla mnie bardzo ważne było to, żeby dbać o jego rozwój, o to, żeby, nie wiem, wymyślać mu zabawy i to jest też jedna z moich takich pasji. I bałam się, że po prostu gdzieś tam go zaniedbam, ale tutaj jak najbardziej można to pogodzić, tutaj wszystkiego da się nauczyć, da się pogodzić, że tak powiem, dodatkowe zajęcie z właśnie swoimi pasjami i tutaj chciałabym podkreślić w szczególności, no może i też mamom, że to nie jest tak,
bo ja się już z tym spotkałam w swoim życiu, że ktoś stwierdził, że jak pewnie, nie wiem, ty robisz coś takiego dla dziecka, bądź zajmujesz się czymś dodatkowym, to pewnie masz dużo czasu. Kochani, to nie jest tak, że ja mam dużo czasu, bo czasu mamy wszyscy tyle samo. Ja po prostu tutaj w zespole nauczyłam się nim lepiej zarządzać, lepiej gospodarować tym czasem, więc mówię, no czasu mamy wszyscy tyle samo, ja tutaj mówię jedynie, czego to się nauczyłam, po prostu nim gospodarować. No i dzięki zespołowi, dzięki Infinity Network mogłam brać też udział w różnych takich wydarzeniach. Tutaj mamy akurat dwie gale. Miałam przyjemność być na dwóch galach. Gala w Bydgoszczy i gala w Katowicach. Na gali w Bydgoszczy to w ogóle towarzyszył mi bardzo duży stres. Po pierwsze leciałam sama samolotem, gdzie zawsze ze mną był mój Bartek i Nikodem. Wtedy leciałam sama do dziewczyn, których wcześniej nie znałam w sensie osobiście, tylko właśnie z wideo rozmów i bardzo się tego stresowałam. Ale tak jak już kiedyś stwierdziłam, tak powtórzę, że do tej pory nie wiem, co mi dało większą motywację do działania, czy właśnie gala w Bydgoszczy, czy dziewczyny, bo mamy zespół i dziewczyny bardzo fajne, więc to też jest dla mnie była taka duża motywacja. Na gali w Bydgoszczy tak, też... Ja pamiętam jeszcze, jak przylatowałaś, jak ty byłaś zestresowana i tak, o Boże, nie, czy ja mogę i w ogóle, a czy mnie odbierzesz z lotniska i w ogóle wszystko było dla ciebie takie pierwsze. I właśnie takie pytanie też do was. Kiedy wy zrobiliście coś po raz pierwszy? Kiedy ostatni raz zrobiliście coś w ogóle po raz pierwszy? Bo Basia tutaj u nas w zespole dużo rzeczy zrobiła właśnie tak, po raz pierwszy. Wiesz, lot prawda. Samolotem. Kaśka Szymańska też pierwszy raz leciała samolotem właśnie dzięki współpracy z naszym zespołem. Akurat leciała do mnie odebrać psa, którego sobie kupiła, drugiego psa właśnie za pieniądze zarobione w projekcie. I jeszcze przypomnę, Basia, pamiętasz, jak przyleciałaś na tę galę w Bydgoszczy, to byłaś u nas dzień wcześniej i my jeszcze pojechałyśmy do Gdyni zrobić live'a. Tak, i to był tak, też to pierwszy był live w życiu. Tak. Ja w ogóle na tym live'ie to w sumie głównie się uśmiechałam. Byłam tak zestresowana, że tam w sumie tylko uśmiech. Ale no. Ludziom się bardzo podobało i tak. Przez to, że twoja piękna twarz tam się pojawiła, to też był duży zasięg. Ona też tam też, jak była pierwszy raz u mnie, to też pierwszy raz wylądowała na live u mnie w domu, więc zawsze jak ktoś do mnie przyjeżdża, to po prostu musi wystąpić. No ja tak jeszcze chciałabym dodać, jeżeli chodzi o tą galę w Bydgoszczy, tam też właśnie odbierałam swój tytuł menadżera 12%. Z kolei w tym roku była gala w Katowicach i tutaj już miałam przeogromną przyjemność w ogóle jechać z moimi chłopakami, z moim Bartkiem i z moim synem Nikodemem. Przyjechaliśmy samochodem i tutaj też chciałabym podziękować osobie, która zaopiekowała mi się przez ten czas moim synem. Jeżeli ogląda, to ja bardzo dziękuję jeszcze raz za opiekę, bo dzięki temu też mogłam być na gali właśnie z moim Bartkiem. Tam oczywiście mój Bartek to jest osoba, która daje mi bardzo dużo wsparcia i fajne uczucie w ogóle, jak jest osoba, którą kochamy koło nas i która nas wspiera, a ja mogłam odebrać też swój dyplom za menadżera 16%. Więc tutaj mówię, moje największe wsparcie w postaci męża, więc bardzo fajne. No i dzięki zespołowi mogłam też uczestniczyć w szkoleniu w Sobieszewie. Tutaj nie tylko otrzymałam dawkę, że tak powiem, wiedzy, ale też spotkałam się z zespołem. Niektóre osoby też widziałam po raz pierwszy. Między innymi właśnie mojego menadżera Justynę, którą właśnie na gali w Sobieszewie właśnie, znaczy na gali, na szkoleniu w Sobieszewie zobaczyłam po raz pierwszy. Miałam możliwość się spotkać ją osobiście, bo wcześniej działałyśmy, ale działałyśmy właśnie tylko na wideorozmowach, więc tutaj też bardzo fajne doświadczenie, fajne przeżycie. I tak nawiązując w ogóle do mojego, ogólnie też do naszego zespołu, ale też do mojego, który ja tworzę, to mam w nim bardzo wiele wspaniałych ludzi i właśnie możliwość poznawania nowych osób to jest taka dla mnie bardzo duża satysfakcja i radość. I tutaj też dzięki pracy właśnie w zespole wzrosła moja pewność siebie, jak również tutaj odkrywam też taką drugą swoją stronę, tą taką można powiedzieć bardziej kobiecą, w sensie bardziej też dostrzegam siebie troszeczkę z innej perspektywy niż tylko z byciem mamą. I tutaj też przełamałam bardzo wiele swoich barier. Między innymi właśnie też miałam przyjemność prowadzić parę szkoleń w zamkniętej grupie u nas. Miałam możliwość, tak jak właśnie tutaj nawet widzicie, transmisja na żywo w 2018, to właśnie to, o czym Kasia wspomniała, czyli to jest ta transmisja, gdzie najbardziej się właśnie stresowałam, bo to był mój pierwszy live.
Miałam możliwość właśnie też prowadzenia prezentacji, możliwości biznesowych w zamkniętej grupie, jak również mam dzisiaj przyjemność być tutaj właśnie z Wami, więc dla mnie to są właśnie takie przełamywanie moich barier, to też wzrasta, dzięki temu też wzrasta moja pewność siebie, więc bardzo się z tego cieszę, że to mi się też udało. No i co się zmieniło w moim życiu, jeżeli chodzi o w ogóle działanie w zespole? Tutaj zmieniło się bardzo wiele, dużo zmieniło się we mnie. To jest chyba najfajniejsze, bo ja w końcu, ja się w końcu czuję wolna, że tak powiem. W sensie, już Wam tłumaczę, o co mi chodzi. O to, że ja wcześniej się wielu rzeczy bałam. Strach ograniczał mnie do, no ograniczał mnie, po prostu nie robiłam wielu rzeczy, na które miałam ochoty, bo się, nie wiem, bałam opinii innych, bo się bałam, że ktoś mnie wyśmieje. Dzisiaj się tego nie boję i ja się z tego cieszę, bo ja się czuję naprawdę wolna. W końcu czuję się sobą i to mi daje też ogromną satysfakcję, a to wszystko właśnie dzięki zespołowi, dzięki temu, co też tutaj właśnie mam, dzięki dziewczynom, dzięki szkoleniom, więc to jest dla mnie naprawdę bardzo dużo. Co ważne, ja się nie boję marzyć. Mało tego, nie boję się iść w kierunku tych marzeń, bo często ludzie się właśnie boją tych marzeń. Ja też się ich bałam, bałam się w ogóle, moja pierwsza mapa marzeń, w ogóle jak sobie tak sobie ułożyłam, co bym chciała, to była bardzo taka okrojona. Dopiero z czasem zaczęłam myśleć bardziej przyszłościowo i to jest właśnie fajne. I tak jak tutaj macie cytat Wojciecha Cejrowskiego, który bardzo lubię, że różnica między ludźmi, którzy realizują swoje marzenia, a całą resztą świata, nie polega na zasobności portfela. Chodzi o to, że jedni przez całe życie śnią o przygodę, a inni pewnego dnia podnoszą wzrok nad książki, wstają z fotela i wyruszają na spotkanie swoich marzeń. I to jest bardzo ważny cytat, bo nieważne w jakim momencie jesteście teraz, czy macie pieniądze, czy ich nie macie. Właśnie jak nie macie, to też jest... To nie jest przeszkoda, tak jak tu właśnie piszę. Tu chodzi o to, żeby nie tylko marzyć, ale żeby mieć właśnie odwagę wstać i iść w kierunku tych marzeń. I ja właśnie to robię i jestem z tego bardzo zadowolona. Super, bardzo Ci dziękuję tutaj za taką super dziękuję. Wypowiedź. Mam nadzieję, że Basia Was tutaj mocno zainspirowała do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby właśnie w 2020 podjąć to wyzwanie, żeby właśnie podnieść ten wzrok znad książki, zejść z tego fotela, zejść z kanapy i po prostu pójść spełniać swoje marzenia. I jeżeli chcecie właśnie współpracować z Basią, zapraszam Was na naszą stronę infinitynetwork.pl, zakładka Nasz Zespół i tam znajdziecie kontakt do Basi i możecie tutaj do niej się odezwać lub bezpośrednio poszukać ją na Facebooku. I napiszcie też w komentarzach, co Wam się najbardziej podobało z tego, co mówiła właśnie Basia, bo ja jestem tutaj bardzo wzruszona, ja już Basi historię znam i przyjaźnimy się już od samego początku w projekcie, ale zawsze, za każdym razem się wzruszam, jak Basia tutaj opowiada to o sobie, bo no widzę, jaką ogromną przemianę przeszła właśnie od takiej osoby totalnie nieśmiałej, zamkniętej w sobie. Zresztą ja dużo odnajduję tutaj w Basi tego, co ja mam, bo ja też jestem osobą zamkniętą w sobie, nieśmiałą, bardzo introwertyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj też coś wyciągnęliście dla siebie. Dajcie znać właśnie w komentarzach, co Wam się tutaj najbardziej podobało. A ja już tutaj oddaję głos Justynie, która jest w naszym zespole też od praktycznie od roku. Bardzo fajnie się rozwija. Zrobiła dwa awanse menadżerskie w tym roku, właściwie kilka awansów, w tym dwa menadżerskie, z czego jesteśmy bardzo, bardzo tutaj dumni. I właśnie Justyna też jest mamą dwójki dzieci, więc bardzo fajnie też godzi tę rolę mamy, żony i bizneswoman i też ma inne swoje pasje, o których Wam dzisiaj opowie. Więc oddaję Ci, Justyna, głos. Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Justyna Dytkowska i zawodu jestem handlowcem, a zawody, jakie wykonuję, to jest fryzjer, makijażystka i opiekunka do osób chorych. Mam 35 lat i moją pasją jest właśnie fryzjerstwo, makijaż, podróże. Właśnie mam syna lat 15 i córkę lat 5, także to jest nie lada wyzwanie, mając dzieci i jeszcze pracować na przykład na etacie, plus zająć się właśnie budową grupy, czy pracując tutaj w Infinity Network. Słuchajcie, przyjeżdżając do Niemiec, nie wiedziałam, co będę robić. Nie miałam w ogóle pomysłu na siebie i nie miałam w ogóle tej przyjaciół. Rodzinę miałam w Polsce. Pracy nie miałam, ani nie umiałam w ogóle języka. Po 2 miesiącach pobytu w Niemczech zaszłam po prostu w upragnioną ciążę. I gdy córka już przyszła na świat,
ja zdecydowałam, że zacznę pracę po prostu w domu. Więc to, w czym czułam się najlepiej i najbardziej spełniona w Polsce, czyli po prostu fryzjerstwem i makijażami okoloczneszczowymi. I to był, wiecie co, to był strzał w dziesiątkę. Zdobyłam bardzo wielu klientów i przyjaciół. Po paru latach zdecydowałam, że czas po prostu na zmiany, więc podjęłam pracę na etacie, nawet w sumie dwóch etatach. Dlaczego dołączyłam i jak dołączyłam w ogóle do Infinity Network? Słuchajcie, byłam w paru filmach kosmetycznych, ale tylko i wyłącznie zajmowałam się po prostu sprzedażą kosmetyków jako konsultantka. Zamówienia miałam, lecz nigdy nikt po prostu nie nauczył mnie, jak pójść o krok dalej i do przodu, aby odnieść jakiś sukces. I nikt mi nie, po prostu nikt mi nie pokazał planu marketingowego, abym mogła się rozwijać. Przeglądając Facebooka, zaciekawił mnie taki post, ogłoszenie mojej starej klientki, która już była w Infinity Network. Uwielbiałam, słuchajcie, kosmetyki i je w ogóle testować. I poznając tutaj wiele Polaków, stwierdziłam, że to jest świetne rozwiązanie dla mnie, bo słuchajcie, czułam, że brakuje mi czegoś, że stoję tutaj w jednym miejscu, że codzienność sprawiła, że wpadłam po prostu w taką rutynę dnia codziennego. No i do Infinity Network dołączyłam we wrześniu 2018 roku. Obserwując jeszcze ten profil mojej tej klientki, postanowiłam do niej po prostu napisać i zapytać, co teraz robi i czym się zajmuje. Ona zadzwoniła do mnie i wytłumaczyła, co robi, pokierowała mnie na prezentację z możliwościami biznesowymi i bardzo mi się to spodobało, lecz nic, słuchajcie, nie wiedziałam o marketingu sieciowym. To nie był żaden problem, słuchajcie, ponieważ wszystko się mogłam się nauczyć na szkoleniach online, które są u nas w ogóle darmowe, które prowadzi Kasia, no i również inne osoby w zespole. To nie był żaden problem, mówię właśnie, i wszystko uczyłam się od nowa. System pracy mogę sobie dostosować do wolnego czasu w ciągu dnia i to było coś dla mnie. Pomyślałam, że na początku 2 godzinki dziennie wystarczą, abym po prostu mogła się wdrożyć w temat i się wszystkiego zacząć uczyć. No nie było łatwo na początku, słuchajcie. Lawiny pytań spadały na moją menadżerkę i dyrektorki. Wszystkiego się uczyłam. Pierwszy mój awans zdobyłam sama, drugi również, ale to się opierało głównie na tym, że miałam dużą sprzedaż osobistą, ponieważ sama potrafiłam zrobić nawet 800 punktów, ale teraz mam też również wspaniałą swoją grupę. Więc mój awans 16% zdobyłam ze swoją wspaniałą grupą. I to jest właśnie też niesamowite, że ty duplikujesz te działania u siebie w zespole, bo sama potrafisz robić takie 400-800 punktów i tak. W twoim zespole są też takie osoby, więc ten przykład idzie tak. Z góry i dzięki temu ta grupa też się tak dynamicznie rozwija, bo nie trzeba zaprosić nie wiadomo jak dużo osób, tylko kilka, które tak. Nauczysz tego, co ty się nauczyłaś, prawda? Tak, ja się nauczyłam sprzedaży osobistej, więc moje osoby duplikują mnie właśnie, robiąc sami nawet swoje pierwsze awanse. No i właśnie nie musicie po prostu mieć tutaj tysiąc, nie wiem, setki tysięcy w ogóle osób w grupie, aby po prostu awansować. Wystarczy po prostu te osoby nauczyć sprzedaży i twoje osoby po prostu będą umiały sprzedać na przykład produkt, tak? No. Ja umiem sprzedać produkt, okej, robię teraz na dzień dzisiejszy ponad tam 300 punktów,
Także jestem z tego zadowolona. I słuchajcie, moja znajoma, która zaprosiła mnie, chwilę potem przestała być aktywna, a ja nie wiedziałam po prostu, co mam dalej robić, dlatego długo nie musiałam czekać, bo opiekę nade mną przejęła moja menadżer, czyli Basia, która jest tutaj z nami, której jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to, że zajęła się mną i zaczęła mnie wszystkiego uczyć i dużo motywacji od niej dostałam. Nadal dostaję, przełamuję swoje właśnie słabości, gdy jest mi źle, również do niej się odzywam, ona zawsze potrafi mnie zdopingować. A aktualnie jestem teraz na poziomie menadżera 16% i nadal planuję, pracuję na swój cel i swoje marzenia. Również buduję swoją grupę, którą uczę i pomagam uzyskać im jak najlepsze efekty. W swojej grupie mam już menadżera 12% i liderów 4,8%. W marcu tego roku, bieżącego roku, podjęłam, słuchajcie, też bardzo ważną decyzję, bo straciłam... Bardzo, bardzo trudno i tak, ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, jak ty to zrobiłaś, bo to był szok, czegoś takiego jeszcze nie zrobiłam w naszej grupie. Tak, słuchajcie, wtedy w marcu straciłam w ogóle pracę i była sytuacja taka, że to był taki spontan, bo podjęłam taką decyzję, że jadę do Sobieszewa na te 2 dni i to było tak szybko, wszystko szybko. I jechałam całą noc, tam było 8 godzin, jak jechałam do Kasi, do ludzi, których w ogóle nie znam, których widzę tylko na wideorozmowach i rozmawiamy po prostu tak na Zoomach. I do Kasi przyjeżdżając, to po prostu tylko zjadłam, wykąpałam się i o 11 miałam już mieć szkolenie z makijażu u Olimpii, która właśnie jest liderem również w Infinity Network. I to był bardzo, bardzo intensywny dzień. W Sobieszewie również odbierałam swoje 2 awanse, 4,8%. Przyjeżdżając do Sobieszewa, zaraz praktycznie awansowałam na 12%. Sobie tydzień później. Tak, tak, no dokładnie. A w październiku już odbierałam właśnie teraz w Katowicach, odbierałam na gali biznesu awans właśnie menadżera 16%. No wiecie, to był wspaniały w ogóle czas dla mnie. I w ciągu tak roku praktycznie zdobyłam tak dużo tych awansów. No pierwszy, a 4% długo, długo na niego pracowałam, bo jeszcze nie uczyłam się wszystkiego od początku. Później już było łatwiej, lżej. I dzięki właśnie Infinity Network zdobyłam w ogóle tutaj bardzo... Zdobyłam wielu przyjaciół i poznałam wielu wspaniałych ludzi. I tutaj każdy w ogóle służy pomocą. Dzięki w ogóle grupie stałam się bardziej odważna, otwarta. Nadal przełamuję swoje słabości i nadal staram się po prostu uczyć swoje osoby tego, co ja umiem. I mimo tylu obowiązków na co dzień, które mam, nadal mam czas dla rodziny, przyjaciół, znajomych, czy również dla pracy, której mam dużo. Po prostu wystarczy to sobie po prostu fajnie zaplanować każdego dnia, abyście mogli zacząć powoli. Nie wszystko tak od razu, wszystko przyjdzie wam powoli. I to jest... Także ja jestem zachwycona. Tylko żałuję, że po prostu wcześniej nie dołączyłam do Infinity Network. Także super. Super, bardzo ci dziękuję i ja też jestem właśnie, tak jak powiedziałam, ogromnie dumna z Justyny, że też przeszła niesamowitą przemianę, że w ogóle miała odwagę podjąć taką decyzję, że chce spróbować, pomimo, że właśnie jest sama, pomimo, że osoba, którą zaprosiła, przestała działać, to wiedziała, żeby się odezwać wyżej, więc zawsze ma tutaj wsparcie w naszym zespole. No i też jest to piękne, że może realizować swoje pasje, że właśnie tutaj u nas też nie tylko jest ten biznes, ale też można, tak jak też Basia powiedziała, zadbać też o tą kobiecą stronę, że właśnie można się nauczyć makijażu,
stylu, że można zadbać o swoją cerę, że można po prostu pięknie wyglądać i są też takie momenty, w których można się pięknie wystroić, tak, no bo zobaczcie, jak jestem na pięknie wygląda na gali biznesu w białej sukience, to po prostu od razu się rzuca w tłumie tych wszystkich ludzi, w deszczu konfetti, wszyscy gratulowali, więc naprawdę to jest coś niesamowitego, że tutaj można tak się zrealizować. No i tak. Właśnie bardzo Ci dziękuję, Justyna, cieszę się, że jesteś w naszym zespole i dajcie znać tutaj w komentarzach, co Wam się tutaj najbardziej podobało z tego, co mówiła Justyna, czy coś z tego weźmiecie dla siebie, czy coś Was do czego jeszcze zmotywowała, może do tego, żeby właśnie podjąć tę odwagę w przejmowaniu słabości i żeby pójść ten krok do przodu w tym 2020 i zrobić coś dla siebie, właśnie dla dzieci, dla swoich pasji. No a teraz tutaj poproszę właśnie Ewelinę, która w naszym zespole też zrobiła 2 awanse menedżerskie w ciągu ostatniego roku i jest tutaj też z nami z kilku ważnych powodów. Prowadzi też fajny kanał na Instagramie, też zachęcam do tego, żebyście Ewelinę zaobserwowali właśnie na Instagramie pod nickiem Kobiety Idealne, gdzie prowadzi bardzo fajne relacje, nie tylko biznesowe, ale też mówię troszeczkę o produktach, właśnie o tej kobiecej stronie. No i tutaj już oddaję go z Ewelinie, opowiada, jak to u Ciebie się wszystko wydarzyło. Dzięki Kasia, cześć Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie, dzięki, że przyszliście, żeby wysłuchać naszych historii. Ja nazywam się Ewelina Frize i z wykształcenia jestem magistrem turystyki i hotelarstwa o specjalności zarządzanie hotelem. I ja kiedyś myślałam, że rzeczywiście to jest ta droga, którą ja będę chciała pójść w przyszłości, jednak bardzo szybko, bo już podczas studiów zorientowałam się, że to jednak nie jest to, co ja chciałabym w swoim życiu robić. Nie wyobrażałam sobie siebie na etacie do końca życia. Wtedy zaczęłam też marzyć o swoim własnym biznesie, najlepiej w branży hotelarskiej. Chciałam mieć swój hotel, być może pensjonat. Jednak całkiem w niedługim czasie okazało się, że to chyba jednak też nie będzie to. Natomiast poznałam inne możliwości, dowiedziałam się, czym jest dochód pasywny i postanowiłam pójść właśnie w tym kierunku. Moja historia nie jest historią niezwykłą, ale sądzę, że wielu z Was odnajdzie w niej swoje własne doświadczenia, być może przeżycia, lęki, słabości i być może zainspiruje ona kogoś do zmiany swojego stylu życia, być może do zmiany po prostu sposobu myślenia. Moja przygoda z network marketingiem rozpoczęła się jakieś 8-9 lat temu, właściwie całkowicie przez przypadek, kiedy to postanowiłam dorobić sobie do etatu 200, może 300 zł, po prostu sprzedając kosmetyki. Nic w tym oczywiście niezwykłego, ale ja byłam wtedy osobą totalnie nieśmiałą, tak naprawdę skrajnie nieśmiałą. Basia też tutaj mówiła, że była osobą bardzo nieśmiałą i ja chyba byłam bardziej mimo wszystko niż Basia. Bałam się załatwiać jakiekolwiek sprawy na tak zwanym mieście, bałam się odbierać telefony od obcych osób, wykonywać telefony do obcych osób. To naprawdę było dla mnie bardzo duże wyzwanie. Ja do firmy zarejestrowałam się tylko i wyłącznie dlatego, że mogłam to zrobić przez internet. Oczywiście zanim to zrobiłam, wcześniej bardzo skrupulatnie sprawdziłam wszystkie informacje na stronie, przeczytałam nawet regulamin, co nie często mi się zdarza, od deski do deski, aby upewnić się w tym, że na pewno nie muszę podawać ani swojego numeru telefonu, ani nigdzie jeździć, nigdzie nic osobiście załatwiać, że właśnie wystarczy tylko wejść na stronę i się zarejestrować. I tak rzeczywiście się stało, w taki sposób się zarejestrowałam i byłam z siebie wtedy oczywiście bardzo dumna, że podjęłam ten krok, tą decyzję. Jakież było moje zdziwienie, kiedy zaledwie parę godzin później otrzymałam maila z prośbą o podanie do siebie numeru telefonu, ale co gorsza, z prośbą o spotkanie. Po pierwsze to ani nie chciałam podawać do siebie telefonu, nie chciałam z nikim rozmawiać, a tym bardziej nie uśmiechało mi się gdziekolwiek chodzić i cokolwiek jeszcze załatwiać, rozmawiać z obcymi osobami. Uwierzcie mi, że ja przez kolejne kilka dni naprawdę gorączkowo zastanawiałam się nad tym, jak z tego wszystkiego się teraz wykręcić, żeby nigdzie nie chodzić, nic nie załatwiać. Właściwie to się nawet troszeczkę czułam oszukana, bo przecież na stronie była informacja, że ja nic więcej nie będę musiała robić, a tutaj zapraszają mnie na jakieś rozmowy. Do końca nie wiedziałam, co to są za rozmowy, czy ja tam będę musiała
mówić coś o sobie, czy będą mnie o coś pytać. Więc przez kilka kolejnych dni naprawdę gorączkowo zastanawiałam się, jak z tej sytuacji wyjść. Jednak ja w tamtym czasie nie byłam zadowolona ze swojej pensji, ze swojej pracy. Nie do końca mi się to wszystko podobało, co ja robię. I pomyślałam sobie, że może to jest akurat jakaś szansa dla mnie na zmiany w życiu. I uwierzcie mi, że to był pierwszy raz, kiedy ja wyszłam ze swojej strefy komfortu, postanowiłam właśnie zrobić coś wbrew sobie, wbrew swoim lękom, wbrew swoim porażkom. Poszłam na to spotkanie, tam dowiedziałam się o możliwościach, których wcześniej nie znałam, o których wcześniej nawet nie słyszałam i w konsekwencji podjęcie tej decyzji o współpracy odmieniło w przyszłości wszystko w moim życiu. Tak jak powiedziałam, ja swoją przygodę z network marketingiem rozpoczęłam wiele lat temu. Właśnie wtedy wyszłam po raz pierwszy z tej swojej strefy komfortu, ale zapewniam Was, że nie po raz ostatni. Tak naprawdę przez kolejne 2-3 lata ja każdego dnia musiałam pokonywać siebie, swoje lęki, swoje słabości. Każdego dnia wychodziłam ze swojej strefy komfortu, więc wiem, co to znaczy. Musiałam przecież wykonywać telefony, odbierać telefony od obcych osób, umawiać się na spotkania, chodzić na te spotkania. Z czasem zaczęłam również prowadzić szkolenia dla swojego zespołu. Wszystko to było dla mnie nowe, wszystkiego tego musiałam się uczyć i zapewniam Was, że naprawdę nie było to dla mnie, szczególnie na początku, łatwe. Z czasem oczywiście szło mi coraz lepiej, aż w konsekwencji po tych 2-3 latach doszłam już do takiego poziomu, że właściwie byłam o krok od rozpoczęcia kwalifikacji na tytuł dyrektora. Zarabiałam coraz lepsze pieniądze, mój zespół się rozwijał, biznes też się powiększał. Wydawało mi się, że wszystko idzie oczywiście w bardzo dobrym kierunku. I to był też czas, kiedy ja poznałam pojęcie dochodu pasywnego, zaczęłam się w ten temat mocno wdrażać, czytałam coraz więcej. Ja już wtedy nie wierzyłam w mit emerytury, nie wierzyłam w to, że kiedyś, kiedy ja będę stara, być może schorowana, że nie będę mogła już pracować albo nie będę po prostu chciała pracować, że państwo w jakikolwiek sposób się mną zaopiekuje. I ja wiedziałam, że muszę sama zrobić coś, aby po prostu na przyszłość odłożyć pieniądze bądź jakoś mądrze zainwestować. I tak w mojej głowie narodził się pomysł zainwestowania pieniędzy w pierwszą nieruchomość, w mieszkanie na wynajem. Wiecie, wtedy naprawdę wydawało mi się, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, no bo tak jak powiedziałam, mój zespół się rozwijał, zarabiałam coraz lepsze pieniądze. Właściwie to myślałam już o tym, że w całkiem niedługiej perspektywie ja będę mogła zrezygnować już z pracy na etacie, że zajmę się tylko tym, co naprawdę mi się podoba. Cieszyłam się z tego, że podjęłam już jakieś kroki tutaj w celu zabezpieczenia sobie przyszłości. I moja przyszłość w tym momencie wydawała mi się naprawdę w przepięknych barwach. Ale niestety w życiu nie zawsze idzie tak, jakbyśmy chcieli i zapewne wielu z Was tego doświadczyło niejednokrotnie i tak też było u mnie. Niedługo po tym, jak zainwestowałam w pierwsze mieszkanie, okazało się, że całe moje życie odwróciło się o 180 stopni. Zaczęło się od tego, że ze współpracy zrezygnowała osoba, która wprowadzała mnie do tego biznesu, która wszystkiego mnie nauczyła, która mi we wszystkim w tych pierwszych latach pomagała. Ja wtedy poczułam się bardzo samotna, dlatego że ta osoba zrezygnowała praktycznie z dnia na dzień, odeszła do konkurencji, pozostawiając mnie samą. I to był też pierwszy raz, kiedy ja zaczęłam mieć wątpliwości, czy ta firma, czy ten zespół, czy taki biznes w ogóle, czy to wszystko, co ja robię, ma jakikolwiek sens. Jakby tego było mało, zaledwie parę dni później, najdalej w przeciągu 2 tygodni, zrezygnowały ze współpracy dwie moje najlepsze liderki, z którymi pracowałam od 2 lat, którym poświęcałam mnóstwo czasu, które wszystkiego uczyłam. Każdego dnia byłyśmy na telefonie, każdego dnia widziałyśmy się w firmie, poświęcałam masę swojego czasu, aby osiągać z nimi kolejne awanse i kolejne sukcesy. Jedna dziewczyna zrezygnowała dlatego, że dostała się na wymarzone studia i stwierdziła, że chce pracować w takim kierunku, w jakim się kształci. Po prostu chce zdobywać już podczas studiów doświadczenia. Druga dziewczyna zrezygnowała, ponieważ miała problemy zdrowotne.
Także mój biznes leciał naprawdę na łeb, na szyję. Ja nie widziałam przed sobą żadnych perspektyw, ale to nie był koniec moich problemów. W międzyczasie rozleciał się również mój 14-letni związek. I wiecie, ja wtedy naprawdę myślałam, że stoję na skraju przepaści, że moje życie po prostu się zawaliło i nigdy już nie będzie lepiej. Ja naprawdę nie widziałam przed sobą już żadnych perspektyw. Ja jestem osobą, która pochodzi z Katowic, przeprowadziłam się do Trójmiasta, tutaj zaczęłam sobie układać życie i właśnie biznes i nagle w ciągu zaledwie jednego miesiąca wszystko zaczęło lecieć na łeb, na szyję. Biznes padał. Wiecie, jak to jest, stawiacie wszystko no, prawie że na jedną kartę i nagle okazuje się, że po prostu to, co robiliście przez 2-3 lata, sypie się jak domek z kart. Zostałam praktycznie po rozstaniu bez dachu nad głową, ponieważ cała moja rodzina mieszka na Śląsku, więc ja nie mogłam się zahaczyć, kolokwialnie mówiąc, u nikogo z rodziny na miesiąc czy dwa, zanim sobie coś znajdę, więc musiałam na szybko organizować sobie całe swoje życie. I takim przysłowiowym gwoździem do trumny, kiedy ja naprawdę już myślałam, że w tym życiu nic mnie dobrego nie czeka, była taka świadomość, że nagle z mojego życia zniknęły wszystkie te osoby, wszyscy ci dyrektorzy, wszyscy ci liderzy, którzy do tej pory każdego dnia w firmie, w biurze klepali mnie po plecach i mówili: Ewelina, super ci idzie, świetnie się rozwijasz, rób tak dalej, motywowali mnie do coraz większej, coraz cięższej pracy. Osoby, które mówiły mi, że zapewniały mnie, że przecież niedługo ty sama też będziesz dyrektorem. Nagle, kiedy całe moje życie się zaczęło sypać i nic się nie kleiło w tym życiu, wszystkie te osoby po prostu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po prostu wyparowały. Przez kolejne kilka lat nikt z zespołu, nikt z dyrektorów nie odezwał się do mnie, nie zadzwonił, nie wysłał nawet SMS-a z pytaniem, jak się czujesz, czy sobie poradziłaś, czy wszystko jest ok. Przecież ja nie oczekiwałam oczywiście od nikogo, że będzie mi organizował życie, ale wydawało mi się, że taka, wiecie, z takiej ludzkiej po prostu jakby, no taki ludzki odruch, że do kogoś się napiszę, żeby zapytać, czy wszystko u niego w porządku. Nic takiego nie miało miejsca. Co gorsza, ja miałam świadomość tego, że w tym zespole przecież jestem najsilniejszym liderem, bo po odejściu osoby, która mnie we wszystko wprowadzała, to właśnie mój zespół stanowił tą największą część jakby tej nogi. I mimo tego nikt z dyrektorów nie próbował mnie zatrzymać w tym biznesie. Mało tego, nikt przez kolejne kilka lat nawet nie próbował mnie do tego biznesu z powrotem ściągnąć. Więc naprawdę miałam mnóstwo różnych w tamtym momencie przemyśleń dotyczących tego biznesu, tej firmy i miałam mnóstwo wątpliwości. Ale wiecie, jak to jest, czasem się jest na szczycie, czasem się jest na dnie. I z każdego dnia można się w pewnym momencie, jeśli się oczywiście chce, odbić. I ja po kilku latach ułożyłam sobie życie, wszystko zaczęło wracać jakby na dobre tory, ale jedna rzecz cały czas mnie gnębiła. Otóż ja wam powiedziałam, że cały czas jakby wiem, że muszę liczyć tylko na siebie, jeśli chodzi o moją przyszłość, o moją emeryturę i wiedziałam, że muszę robić coś, aby na tą emeryturę sobie sama zapracować. I ja postanowiłam zainwestować w kolejne mieszkanie i właśnie w czasie, kiedy nie było mnie w biznesie, mimo wszystko podjęłam kolejną próbę, kupiłam kolejne mieszkanie na wynajem. Jednak w tamtym momencie uświadomiłam sobie, że pracując na etacie nie jestem w stanie zarabiać odpowiednio dużo i odpowiednio szybko pieniędzy, aby inwestować dalej, a to był jak najbardziej mój cel. Dlatego ja postanowiłam wrócić do network marketingu i wiele osób właśnie wtedy pukało się w głowę i mówiło, osoby, z którymi się przyjaźniłam, z którymi się znałam, mówiła: Ewelina, ale po co ci to? Po co chcesz wracać do biznesu, który przyniósł ci tyle przykrości, do ludzi, którzy sprawili, że przez tyle lat dochodziłaś do siebie? No i powód właśnie był jeden, ten dochód pasywny, o którym cały czas mimo wszystko myślałam. Ja nie jestem specjalnie uzdolniona, nie jestem wybitnym chirurgiem, nie jestem
wybitną aktorką, ani piosenkarzem, nie mam takich zdolności i ja nie jestem w stanie na etacie zarabiać jakichś dużych pieniędzy, które będę mogła dalej inwestować, bo myślę, że wielu z Was jest w takiej sytuacji jak ja, że po prostu zarabiacie kilka tysięcy złotych, a to nie są pieniądze, które jesteście w stanie właśnie inwestować w nieruchomości, które są tak drogie. I dla mnie no, takim naturalnym wyborem był powrót do network marketingu. Po pierwsze dlatego, że nie trzeba inwestować żadnych pieniędzy na start, a ja szczerze mówiąc tych pieniędzy za bardzo nie miałam. Po drugie, jeśli nic nie inwestujesz, to też niczym nie ryzykujesz i nie masz zmartwień, że cokolwiek możesz stracić. Natomiast byłam wcześniej w network marketingu i ja wiedziałam, że mogę tutaj zarabiać z czasem naprawdę bardzo dobre pieniądze. Nie muszę z niczego rezygnować, nie muszę rezygnować z etatu, mogę to robić po godzinach, w swoim własnym tempie, w swoim własnym czasie. Jedyne moje, może nie zmartwienie, ale jedyne, nad czym ja się zastanawiałam, to jaki zespół i jaki lider. Wiedziałam już, że muszę znaleźć taki zespół, który zapewni mi odpowiednie szkolenia, aby mogła po tym czasie wrócić, wdrożyć się od nowa. Zespół, który będzie też pomagał mi w tym rozwoju i lidera przede wszystkim, bo to chyba było dla mnie najtrudniejsze, ponieważ po tych wcześniejszych przeżyciach ja już byłam osobą bardzo zamkniętą w sobie, osobą, która naprawdę nie ufała ludziom. I wydawało mi się, że to może być straszny problem, bo jeśli ja, o ile ja wiedziałam, że chcę wrócić do network marketingu, to nie wyobrażałam sobie, że mogę wrócić do osób, którym nie ufam w żaden sposób. Więc musiałam znaleźć takiego lidera, któremu będę mogła w 100% zaufać. I takim liderem, taką osobą była i jest dla mnie Kasia Marciniuk, założyciel marki Infinity Network, tego zespołu. Dlaczego? Dlatego, że ja Kasię znam wiele lat, obserwowałam ją przez wiele lat na Facebooku. Wiedziałam, że Kasia prowadzi fantastyczne szkolenia na najwyższym poziomie. Sama niejednokrotnie z takich jej szkoleń korzystałam. Wiedziałam, że wiedzę, którą tam zdobywam, mogę od razu przekuć w działanie i wiedziałam, że to wszystko na pewno ruszy do przodu, jeśli ja zacznę z Kasią współpracę. Poza tym Kasia... Obserwując Kasię, ja wiedziałam, jakie ona ma relacje ze swoim zespołem, wiedziałam, że to nie są tylko takie czysto biznesowe relacje, że świetnie prowadzi swój zespół, ale jednocześnie bardzo dba o osoby w swoim zespole, że ma z nimi świetne relacje pozabiznesowe, że często się z nimi spotyka, spędza z nimi prywatnie czas. Widziałam ją bardzo często, znaczy widziałam w jej relacjach na Facebooku, że bardzo często wyjeżdża w różne fantastyczne zakątki świata. I Kasia prowadziła takie życie, o którym ja mogłam wtedy tylko marzyć i do którego ja również dążyłam. Wiedziałam również, że Kasia ma bardzo dobry zawód, bo Kasia, ty jesteś informatykiem, ale ze specjalnością... Jesteś informatykiem, ale programistą, tak? Tak, ale ja nie w swoim zawodzie nie przepracowałam ani jednej godziny. Ale właśnie, tak, ale ja właśnie chciałam o tym powiedzieć, bo Kasia ma bardzo dobry zawód, ja o tym wiedziałam i wiedziałam, że gdyby tylko chciała, to przecież mogła pójść na etat i zarabiać bardzo dobre pieniądze, nawet jak na warunki polskie. I dla mnie było oczywiste, że Kasia musi tutaj w tym zespole zarabiać odpowiednio dobre pieniądze i wieść bardzo dobre życie, co zresztą wszystkie media społecznościowe potwierdzały moje obserwacje tych mediów. I ja stwierdziłam, że po pierwsze Kasia wie, jak zarabiać pieniądze, potrafi je zarabiać i też przekazuje tą wiedzę, dzieli się tą wiedzą z zespołem, co dla mnie osobiście było bardzo ważne. Wiedziałam, że Kasia kupiła mieszkanie, samochód za gotówkę, także no, te pieniądze na pewno tutaj zarabiała, a przy okazji właśnie wiodła fajne, bardzo ciekawe życie, często podróżowała. I takim dodatkowym jeszcze powodem, dlaczego ja akurat wybrałam Kasię i ten zespół, to fakt, że mogłam pracować online. Wcześniej nie pracowałam nigdy online, ale stwierdziłam, że to jest dla mnie świetna opcja, ponieważ jako dla osoby bardzo nieśmiałej było to ogromnym ułatwieniem. Jeśli chodzi o to, co się zmieniło, to oczywiście dołączając do tego zespołu, dołączając do tego zespołu, ja miałam mnóstwo założeń, które mam zresztą nadal. Chcę w niedługiej przyszłości zostać dyrektorem.
nadal rozwijać swój zespół, zdobywać kolejne już kolorowe tytuły dyrektorskie, ale kiedy wracałam te 1,5 roku temu, dla mnie takim priorytetem był wyjazd na KOS. Wiedziałam, że za chwilę zaczynają się kwalifikacje, czy one już trwały. W każdym razie dla mnie to było takie pierwsze marzenie, które chciałam tutaj spełnić. Ja wtedy zapytałam Kasię, czy ja również mam szansę na taki wyjazd. Kasia powiedziała, że oczywiście jak najbardziej będziemy robić wszystko, żebyśmy pojechały. I jedno to jest powiedzieć, ale co innego to jest zrobić. I rzeczywiście Kasia dotrzymała słowa. Zdjęcia zresztą tutaj widzicie, bo to są zdjęcia z wyjazdu na KOS. Mało tego, ja od momentu, kiedy dołączyłam do zespołu, właściwie chyba w 1,5 roku, Kasia, prawda, zrobiłam te kwalifikacje. Bardzo szybko w każdym razie. Bardzo szybko. No i też bardzo szybko na Turcji zrobiłaś. Praktycznie tylko, że tak powiem, tylko dostaje domknięcie poziomu i już można pakować walizki na Turcję. Tak, dokładnie. Ja właśnie dzięki temu, że tutaj Kasia mi bardzo pomagała oczywiście, zrobiłam te kwalifikacje na Turcję na KOS bardzo szybko i miałam okazję właśnie uczestniczyć w tej konferencji. No, przeżycia są niesamowite, tego naprawdę słowami nie da się opisać, ale wyjście na scenę, gdzie odbierałam tytuł menadżerski, wyjście na scenę, gdzie widzicie 1000 najlepszych liderów z Europy Centralnej, to było dla mnie niesamowite przeżycie, ponieważ nigdy wcześniej nie miałam okazji uczestniczyć w takich konferencjach. Oczywiście później jeszcze kilkakrotnie już w Polsce wychodziłam na scenę, odbierając gratulacje, odbierając dyplomy, prezenty, ale naprawdę to przeżycie, które miałam tam, no tego chyba nigdy nie zapomnę. Oczywiście od czasu, kiedy wróciłam już z tej konferencji, mój zespół się cały czas rozwijał, szłam do przodu, ja ściśle tutaj z Kasią robię plany, założenia, Kasia mi oczywiście we wszystkim pomaga i cały czas mój zespół się rozwija. W międzyczasie pojawiły się u mnie nowe poziomy w zespole, mnóstwo osób awansowało, pojawił się również nowy menadżer i tak jak Kasia powiedziała, w tej chwili już kończymy kwalifikacje na Turcję, i myślę, że w przyszłym roku właśnie w 4-osobowym gronie wyjedziemy i będziemy świętować nasze sukcesy. Na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że od momentu, kiedy ja podjęłam te 8-9 lat temu w ogóle decyzję o tym, żeby coś w swoim życiu zmienić, do dnia dzisiejszego zmieniło się po prostu wszystko, można powiedzieć. Ja przeszłam totalną metamorfozę z osoby skrajnie nieśmiałej, która bała się odebrać telefon, bała się cokolwiek załatwić. Stałam się kobietą pewną siebie, kobietą, która wie, jaki ma cel w życiu, do czego dąży. Już nie boję się marzyć, przede wszystkim nie boję się spełniać swoich marzeń, bo wiele osób gdzieś tam skrycie o czymś myśli, o czymś marzy, ale boi się zrobić ten pierwszy krok. Ja naprawdę wierzę w tą firmę, w ten zespół, w swojego dyrektora, w swojego lidera. Wierzę, że właśnie współpraca z tą firmą, zresztą widzicie to, tak, po tym, co opowiadam, wierzę, że jestem w stanie, współpracując właśnie z zespołem Infinity Network i z Kasią, osiągnąć, zrealizować większość ze swoich naprawdę wielu marzeń, które mam. Super, super. Bardzo Ci dziękuję za tą historię. Mam nadzieję, że wielu z Was ta historia również zainspirowała do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. I dajcie znać właśnie, co Wam się najbardziej podobało w wypowiedzi Eweliny, czy coś znaleźliście dla siebie. I dajcie znać w ogóle, jak Wam się podobał taki live, czy chcielibyście, żebyśmy więcej takich wywiadów dla Was organizowali, czy chcielibyście więcej osób naszego zespołu poznać, bo w naszej ekipie jest ponad 1500 osób, a dzisiaj wystąpiły 3, więc jeszcze mamy tutaj sporo fajnych osób, które możemy Wam pokazać. Napiszcie, jak Wam się to podobało, co bierzecie z tego live'a dla siebie. A ja tutaj dziewczyny poproszę, żeby każda z Was powiedziała od siebie taką radę może dla osób, które nas oglądały, taką poradę na 2020, dla osób, które zastanawiają się nad podjęciem współpracy, zastanawiają się nad tym, żeby coś zrobić dla siebie, co byście poradziły takim osobom, które się wahają, więc poproszę Basia, bo byłaś pierwsza, więc od ciebie jakaś taka mała porada dla naszych widzów. Znaczy tak, ja w ogóle wszystkim życzę w tym 2020 roku, który będzie, który się lada moment zacznie, tej odwagi, tego, żebyście nie bali się zrobić czegoś dla siebie, żebyście nie bali się marzyć, ale przede wszystkim iść w kierunku marzeń,
mamom, w szczególności tej teraz mamom, życzę tego, żeby w tym natłoku takich obowiązków dnia codziennego, żeby się nie zapominały o sobie, żebyście też realizowały gdzieś tam swoje jakieś takie pasje, żebyście robiły coś dla siebie, też dla siebie, żebyście się tego nie bały. No i też tutaj ogólnie mądrych decyzji Wam życzę, tego, żebyście właśnie realizowali siebie, żebyście mieli właśnie odwagę być sobą, pokazywać siebie i iść właśnie w kierunku swoich celów, żebyście te cele w ogóle sobie, że tak powiem, ułożyli. A osoby, które, jeżeli są tutaj osoby, które gdzieś tam wahają się z odezwaniem do nas, z podjęciem decyzji o współpracę, to żebyście się właśnie nie wahali, żebyście się nie bali, bo czas upłynie, a w przyszłym roku może być tak, że ktoś z Was, kto jeszcze nie jest w zespole, a będzie chciał podjąć tą decyzję, w przyszłym roku na przykład posłuchamy takiej osoby, tak jak dzisiaj słuchaliście nas. Bo w ciągu roku może się bardzo, bardzo dużo tak zmienić. No a Justyna, od Ciebie tutaj, co byś powiedziała naszym widzom? No ja nowy rok, no życzę wszystkim oczywiście dużo zdrowia. Sama kończę stary rok chorowicie, więc mam nadzieję, że się zacznie zdrowo. Dużo zdrowia, ale słuchajcie, ja też dołączyłam no ponad troszeczkę rok temu do zespołu i to była no, bardzo dobra decyzja i uważam, że każdy z Was powinien chociaż nawet spróbować wejść do naszego zespołu i po prostu zobaczyć, jak my działamy. Mamy bardzo super, świetne dyrektorki, tak jak Kasia, druga Kasia i Angelika, które potrafią dziewczyny, wszystkie osoby poprowadzić, u nas są również mężczyźni w zespole. I no ja mówię, ja żałuję tylko jednego, że po prostu ja nie podjęłam decyzji wcześniej. A dla wszystkich proponuję, żeby właśnie dołączyli już nawet dzisiaj, ponieważ niedługo zaczynamy właśnie 1 stycznia nasze wyzwanie 90 dni, które będzie bardzo fajnym początkiem, bo dzięki właśnie temu wyzwaniu zaczęłam awansować praktycznie. I to była bardzo, bardzo fajna możliwość awansów. Także wszystkim życzę dużo zdrowia i fajnych decyzji odpowiedzialnych i takich, jeśli chodzi o nasz zespół, zapraszam serdecznie, no to nie ma o czym mówić, musimy. Musicie zacząć, musicie spróbować, to zobaczycie jak jest. Spróbować, właśnie. Dobra, super, bardzo dziękuję. I Ewelina, od Ciebie takie rady na koniec? Ja oczywiście, tak jak dziewczyny, chciałam życzyć Wam, abyście nie czekali z podjęciem decyzji, abyście nie bali się marzyć, nie bali się iść ku tym marzeniom, podjąć tej decyzji. Naprawdę nie ma co zwlekać, nie ma co czekać, bo rok czy dwa, kiedy nas obserwujecie, kiedy się zastanawiacie, to jest bardzo dużo czasu w tym biznesie, bo zobaczcie, półtorej roku temu ja wróciłam do tego biznesu, pojechałam już raz na konferencję, teraz kończę kwalifikację na kolejną konferencję i jeśli będziecie zwlekali z realizacją marzeń, to może się okazać, że minie kolejne 5-10 lat i wy nadal będziecie w tym samym miejscu, w którym jesteście teraz. Także trzymam kciuki, abyście nie bali się wyjść ze swojej strefy komfortu i podjąć tej decyzji, bo naprawdę niczym nie ryzykujecie. Super, dzięki wielkie. No i co, moi drodzy, ja również Wam życzę, tak jak Justyna powiedziała, zdrowia, chociaż zdrowia praktycznie się nie życzy, zdrowie powinno się wybierać, bo też mamy taki projekt wellness. I tak jak Justyna już powiedziała, mamy wyzwanie, które startuje już 1 stycznia, czyli w środę, 90 dni pełnego zaangażowania i tematyką tego wyzwania, bo my robimy je cyklicznie i jakby tam za każdym razem jest taki inny temat przewodni, tematem jest Be Online, czyli będziemy przez 90 dni Was motywować do tego, żebyście byli aktywni online i będziemy Was też tego uczyć, jak odnaleźć się w mediach społecznościowych, jak się promować w tej sieci, jak właśnie budować swoją markę osobistą online, więc jeżeli chcecie spróbować tej pracy online, to teraz jest najlepszy moment, żeby do nas dołączyć, bo już 1 stycznia startuje nasze wyzwanie 90 dni Be Online i możecie do niego dołączyć, z nami się właśnie rozwijać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o naszym zespole, to macie podlinkowany adres naszej strony www, gdzie możecie wejść, zostawić do siebie kontakt lub odezwać się do osób, u których widzieliście tą transmisję, one Was też wprowadzą do naszego teamu. A wszystkie szczegóły współpracy, jak my działamy, jaki mamy też zespół, to po części widzieliście, ale też wszystkie takie korzyści, nie tylko finansowe,
znajdziecie w naszej zamkniętej grupie, która nazywa się Zarabiaj z Infinity Network. Znajdziecie ją również na naszym fanpage'u, ona jest podpięta w zakładce grupy lub po wpisywaniu w wyszukiwarkę na Facebooku Zarabiaj z Infinity Network. Tam w czwartek, 2 stycznia o godzinie 20 będzie transmisja na żywo, którą poprowadzę z mężczyzną z naszego zespołu. I powiemy Wam właśnie, w jaki sposób my pracujemy. I tam dokładnie wszystkiego się dowiecie. To też będzie live, więc możecie też na żywo zadawać pytania, na które Wam też bardzo chętnie odpowiemy. Więc podsumowując, dziękuję Wam bardzo za udział, za wszystkie tutaj lalki, udostępnienia, za to, że poświęciliście tą godzinkę czasu, żeby posłuchać tych inspirujących historii. Napiszcie w udostępnieniach, co Wam się najbardziej podobało. My bardzo chętnie do Was przyjdziemy i to poczytamy. No i zapraszam Was do naszego wyzwania i w czwartek na naszą transmisję możliwości w zamkniętej grupie. Więc dziękuję pięknie i do następnego poniedziałku. Pa, pa. Cześć Wam.